zgadniecie. Dzisiaj przyjdą do mnie atomówki. Obiecały, że skontrolują w pełni mój cały dom. A właściwie to wszystko dlatego, że ciągle u nas grasuje jakiś złodziej. Nie wiadomo skąd się wziął i czego chce, ale już 2 sąsiednie domki zostały okradzione. Sami spójrzcie, nie mogłam nawet spać ze strachu. Zaczynam się strasznie martwić, że dzisiaj w nocy napadną na mój dom. Nie chcę, żeby coś mi ukradli, a już na pewno nic z środka. Sami wiecie, że ciężko byłoby mi później znaleźć wszystkie moje rzeczy albo dekorować dom od nowa. No nie, i jakoś nie podoba mi się ten pomysł. I dlatego poprosiłam o pomoc atomówki. No dobra, dziewczyny, mam nadzieję, że jesteście już gotowe. Trzeba przygotować się do dzisiejszej kontroli. Dzisiaj lecimy do Blight i mam nadzieję, że w pełni się spiszecie. Musimy sprawdzić, czy nie ma tam w pobliżu żadnego złodzieja. Ale nie tylko będziemy to sprawdzać. Jeszcze założymy specjalny sprzęt. Hej, no brawurka, jaki znowu sprzęt? Chcesz serio wszystko kontrolować? Wiesz, że tak się nie da. Czasem po prostu złodzieje przychodzą i kogoś napadają. Nic nie można na to poradzić. Blight po prostu musi być ostrożna, a my możemy jej jedynie trochę pomóc. Oj, bujka, bujka, przecież dobrze wiesz, że jedyne, co może zrobić Blight, to poprosić nas o pomoc. Sama sobie nie poradzi. Nie ma nawet doświadczenia w takich sytuacjach. Nie to, co my. My się na tym znamy i możemy ją ochronić. A jeśli tak, to natychmiast trzeba jej pomóc. Dalej, a zaraz, gdzie jest bajka? Jak dobrze sobie tak spać. Całe szczęście, że mam dzisiaj wolne. Zero jakichś zobowiązań i nie ma żadnej akcji. No dobrze, to jeszcze się przełożę na drugi bok. Bajka, hej, bajka, wstawaj. No dalej, ty śpiochu, cała misja cię ominie. Wstawaj szybko, szybko, bo zaraz wyruszamy. Co? Że co się dzieje? Wyruszamy? Nie, ja nie chcę. Miałam dzisiaj spać. Czemu musimy wyruszać? Brawurka, no. A dzień wolny to kiedy? Hej, bajka, przestań mi tu marudzić. Koniec ze spaniem. Bójka jest już gotowa. Dostaliśmy wezwanie od Blight. Trzeba sprawdzić jej dom przed łobuzami, a dokładniej złodziejami, przestępcami i wszystkimi ludźmi tego typu. Wstawaj, bo nie mamy ani chwili do stracenia. Jak zapadnie zmrok, to będzie już za późno. Ach, no dobra, to pośpię innym razem, ale chciałam spać dzisiaj. O, co to? Słyszałam jakieś szumy. Czyżby ktoś był w moim ogrodzie? Mam nadzieję, że atomówki przybędą szybko. Zaczynam się bać. Słyszę, że ktoś się skrada. Chyba się schowam w środku. Jesteśmy! No to dziewczyny, dalej. Wszystkie na miejsce i zaraz sprawdzamy dom Blight. Ale moment. Blight? Jesteś tu? Blight? Halo? Czy mi się zdaje, czy Blight zniknęła? Mówiłaś, brawurka, że będziemy dopiero sprawdzać jej dom, a nie, że ktoś na nią poluje. A teraz to co? Co my zrobimy, skoro Blight zniknęła? Może jeszcze nie zginęła. Sprawdźmy to. Może jest w jakiejś kryjówce. Nie wiadomo. Może ktoś chciał dopiero na nią napaść, a ona się ukryła. Gorzej jak uciekła. Wtedy ciężko będzie ją znaleźć.
Hej, bajka, nie zasypiaj! Ktoś coś powiedział do mnie? Było bajka? Dobrze usłyszałam? No nie, ja to dzisiaj nie jestem w formie. Nie wiem, co się dzieje. Brawurka, nie krzycz tak głośno. Ja nawet nie krzyczałam. Bajka, przestań spać, bo przez ciebie misja nam się nie uda i będzie pierwszą klapą w historii. Musisz natychmiast wziąć się w garść. Dalej, bajka, koniec ze spaniem. Zaraz. Widzę jakiś ruch. To chyba złodziej. Zaczynam się bać naprawdę. Może lepiej wezwać policję, skoro atomówek ciągle nie ma. Muszę znaleźć jakąś broń. Cokolwiek. Może miotłę? Hej, dziewczyny. Dziewczyny, no mówię do was. Drzwi tu są otworzone. Może wejdziemy sprawdzić, co? Bajka, tylko tam nie wchodź. Nie wiadomo, czy złodziej jest w środku, czy został na zewnątrz. Lepiej być przygotowanym. Nic nie rób sama. No proszę cię, obiecaj mi to. Oj, no brawurka. Hej, przecież są tak lekko otwarte. I można tu zajrzeć. Ja to chyba wejdę do środka. Nie. Chyba złodziej się zbliża. Dobrze, muszę się postarać. No dalej, Blight, dasz radę. Trzeba tylko mocno się zamachnąć i porządnie uderzyć. No to wchodzę. Brawurka i bójka poszły gdzieś dalej. Zajrzę do środka. Złodziej! A masz złodzieju! Uciekaj! Zaraz, bajka? Blight, co ty robisz? Blight, czemu się tu schowałaś? Myślałam, że w środku jest złodziej, a nie ty. Jejku, jeszcze mnie zaatakowałaś. No wiesz co? Ale skąd miałam wiedzieć, że to ty wchodzisz, bajka? Nie wolno wchodzić tak bez pukania ani bez pozwolenia do czyjegoś domu. Nie dziw się później, że ciebie zaatakowałam. Myślałam, że jesteś złodziejem. Poza tym miałyście przyjść. I naucz się pukać, bajka. No bo skąd ja miałam wiedzieć? No skąd? Hej, dziewczyny, co tu się dzieje? Bajka, co się stało z twoją głową? Chyba jesteś ranna, krew ci leci z czoła. Musisz natychmiast założyć plaster. A Blight? Blight, jesteś w domu, a my ciebie wszędzie szukamy. Wiesz, brawurka, chyba zaszło małe nieporozumienie, bo ja schowałam się w domu. Myślałam, że złodziej idzie. Słyszałam podejrzane ruchy i jakby ktoś mnie podglądał z balkonu albo stał gdzieś przy drzwiach. I znalazłam sobie nawet taką małą broń, ale okazało się, że bajka weszła do domu i myślałam, że ona jest złodziejem. Co? Bajka? Przecież miała nie wchodzić do domu. Znowu mnie nie posłuchała. Niedobrze. Oj, no dobra. Już rozumiem. Nie będę nigdy wchodzić do nikogo bez pozwolenia i bez pukania i w ogóle nic już takiego nie zrobię. Bo znowu ktoś pomyśli, że jestem złodziejem i będę miała jeszcze większą ranę.